Muszę ciebie zapytać, bo dziś jesteś w Radomiaku, ale kibice i Radomiaka i pewnie nie tylko zadają sobie pytanie, jaka jest szansa na to, żebyś występował w klubie w przyszłym sezonie. Czy ty już znasz odpowiedź na to pytanie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie znam. No, chciałbym sam wiedzieć, jak to będzie, ale no jeszcze mam jest kilka miesięcy do końca mojego wypożyczenia, no i myślę, że już tak w maju będzie wszystko wiadomo. A bierzesz to w ogóle pod uwagę, żeby jeszcze gdzieś tam przedłużyć, no choćby poprzez wypożyczenie, ten etap gry w Radomiu? Gdzieś tam z tyłu głowy to jest, no, żeby jeszcze rok zostać, jak nie będzie szansy na przykład w Legii grać, no to jest szansa, żebym został w Radomiaku na kolejny rok. No właśnie, bo gdzieś jednak w perspektywie transferu Kacpra Tobiasza myślisz pewnie o Legii, czy nie? Tam czasami się zastanawiam właśnie, jak to będzie, czy wrócę do Legii, czy kolejne wypożyczenie, to by było już czwarte, ale uważam, że jestem już gotowy, żeby wrócić do Legii. O, i to jest mocna deklaracja, czyli jesteś gotowy, uważasz, jeśli chodzi o umiejętności, mentalnie, żeby wejść do pierwszej drużyny i powalczyć o miejsce w składzie, no bo tego za darmo nie dostaniesz, jest chociażby Dominik Chładun, który ostatnio stanął w bramce, natomiast chciałbyś już spróbować od nowego sezonu tej smaku tej rywalizacji? Chciałbym i jestem tak przekonany, że mogę dużo zyskać tą rywalizacją poprzez sparingi, poprzez treningi i zostać numerem jeden w Legii. Pewność siebie czy gorąca głowa, jakbyś to określił? Wujku Marku. Gorąca to średnie, gorąca nie jest, wiesz, normalna temperatura 36,7, więc... Mówi z sensem? Tak, tam mówi z sensem. Myślę, że fajnie, że ma takie wyzwania Gabriel, że chciałby wrócić do Legii, chciałby walczyć o jedynkę. Natomiast no, ja myślę, że Krzysztof Dohań bardzo mocno śledzi poczynania zawodników, którzy są wypożyczeni, szczególnie bramkarzy. Więc ma na to oko i myślę, że to on będzie decydował o tym, kto ewentualnie przyjdzie, kto nie. Natomiast to jest praca dla Gabriela, żeby ten okres tych 12 meczów, które zostały teraz do końca sezonu, no potwierdzić tym, że zasługuje na powrót i walkę o przynajmniej tą trójkę bramkarzy, żeby był w tej kadrze, żeby miał możliwość trenowania. Bo no dobrze, gdyby miał być, nie wiem, Kacper Tobiasz zostaje, miałby być trzecim, to byś doradzał, żeby był trzecim, czy żeby był pierwszym w Radomiu? Nie, no ja bym wolał, żeby on je nagrał. Trzecim bramkarzem, wiesz, to fajnie pojechać jest z Legią na obóz i potrenować z Dohaniem, z Krzysztofem, bo naprawdę to jest fachowiec. Jeżeli dasz mu człowieka, to on potrafi z niego zrobić dobrego bramkarza. Myślę, że w Radomiu jest również podobnie, natomiast też bym nie chciał, żeby młody człowiek był cały czas tak rzucany z klubu do klubu. Ja bym chciał, żeby on miał tę stabilizację, żeby on wiedział, na czym stoi i co jest na przykład w perspektywie jego 2-3 lat. Bo tak jest co roku, ja myślę, że on dużo myśli, że gdzieś tam z tyłu głowy jest, aha, co będzie w czerwcu. W czerwcu, no nie wiadomo jeszcze, co będzie, co nie? I to w pewnym stopniu gdzieś się zamyka ci szansę do rozwoju swojego. A gra w Radomiaku, myślę, że na kolejny rok, gdyby był numerem jeden, to myślę, że to jest rzeczywiście zdecydowanie lepsza korzyść, niż miałby wrócić do Legii i być trójką w Legii Warszawa. Natomiast no, rywalce jest Chładun, jest Tobiasz i jest Miszta. Na razie mam trzech bramkarzy. A jeszcze Czarek Miszta oczywiście. Czarek Miszta jeszcze jest, pamiętajmy o tym, więc... Jest Gabriel, więc myślę, że tutaj będzie mocna rywalizacja, ale on ma jeszcze czas, jest młodym chłopakiem i myślę, że na pewno swoją szansę dostanie, ale poprzez dobre występy. A tymi dobrymi występami to są właśnie te konta na zero z tyłu. Natomiast musi się wystrzegać takich bardzo poważnych błędów, bo myślę, że to, że takie bramki stracił, to ja to kładę na garb młodości, brak doświadczenia. Myślę, że każdy bramkarz, taki młody się mówi, on musi swoje puścić.